Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na Czytam, bo lubię i zapraszam na jeden z naszych ulubionych filmów, czyli przegląd nowości książkowych z ostatnich tygodni oraz z tygodni, które wkrótce nadejdą. Mam tutaj przed sobą dwie kubki książek. Posegregowałam je tylko i wyłącznie według jednego klucza. Na jednej kubce leżą książki, które są powieściami, na drugiej wszystkie pozostałe, czyli reportaże, eseje i książki z tak zwanej literatury faktu. Będę je brała na przemian, ponieważ kubki, przynajmniej na oko, wydają się równe, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. Zaczynamy! Pierwsza uśmiecha się do mnie powieść w takiej kolorowej, pozornie wesołej okładce, ale gdy się jej przyjrzymy, to widzimy, że te kwiaty takie są dość mocno zmaltretowane. Tytuł tej powieści to Obsesja i inne formy miłości. Napisała ją Sara Crossan i jest to autorka, którą być może dobrze znacie z powieści oraz książek dla dzieci i młodzieży. Ta tutaj to jest jej pierwsza książka dla dorosłych. Co mnie niezwykle zaskoczyło, to to, jak ta książka wygląda w środku. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, mam nadzieję, że będzie to widać, o trochę widać. Cała ta książka wygląda tak, jakby była pisana wierszem. Ale tam się nic nie rymuje, to nie jest wiersz. To są raczej takie luźne sceny, które składają nam się na pewną historię. A ta historia, jak na razie, bardzo mnie fascynuje. Ja jestem teraz w połowie tej książki, bo już ją zaczęłam czytać. I to jest historia o kobiecie, która jest prawniczką i wikła się w romans z jednym ze swoich klientów. I zaraz na początku tej powieści dowiadujemy się, że ten mężczyzna umiera, a ona dopiero zaczyna sobie przypominać cały ten ich związek, wylewa się z niej fala goryczy tego, że była tą trzecią, że nigdy dla niej nie zostawił żony. Bardzo fajna jest ta książka. Ja, jak wiecie, nie za bardzo lubię książek obyczajowych, ale tutaj mamy coś więcej niż tylko ta wierzchnia warstwa opowieści o miłości i o zdradzie. Naprawdę jest to poruszające. Kolejna, również podobniej okładce, takiej w odcieniach różu-fioletu, Joan Didion, Błękitne noce. Ja w lutym przeczytałam dwie książki Joan Didion. Czekałam na tą tutaj, aż się ukaże, żeby też ją przeczytać i nakręcić Wam filmik o właśnie jej twórczości. To jest autorka, która w zeszłym roku umarła. W Polsce wydawana jest przez wydawnictwo Relacja. Jedna z książek, z tego co pamiętam, była wydana przez Cyrankę. Błękitne noce. Jest to książka, w której Joan Didion opowiada o swojej córce. Córce, którą straciła. Opowiada o macierzyństwie, wspomina początki tego, jak została matką. A tutaj muszę powiedzieć, że ta córka była adoptowana. Wspomina różne momenty z życia swojej córki i prawdopodobnie, jak to u Joan Didion, będzie to opowieść bardzo poruszająca. Ona wcześniej napisała książkę, w której opowiada o stracie męża. Jest to książka pod tytułem Rok magicznego myślenia. Jestem bardzo ciekawa, jak te dwie książki będą miały się do siebie. I kolejna powieść. Powieść, która wydaje się bardzo satysfakcjonująca, kiedy ją trzymam w ręce. Ona mi przypomina wydania hardbackowe powieści amerykańskich czy brytyjskich. To jest zupełnie inna jakość wydawania książek w Polsce. Ona ma obwolutę, która jest bardzo fajna, oraz taką nic nie mówiącą czerwoną okładkę w środku. Dawno już nie widziałam tak wydanej książki w Polsce. Papierowy pałac. Miranda Cowley Heller. O czym jest ta powieść? Papierowy pałac to rodzinna posiadłość, w której główna nasza bohaterka, która się nazywa Elle, spędzała dzieciństwo i uwielbia tam wracać. Tam zawsze jest jej dobrze w tym miejscu. To jej się kojarzy z najlepszymi wspomnieniami z jej życia. Teraz ta Elle ma 50 lat, jest szczęśliwą matką, ma troje dzieci,
jest szczęśliwą żoną. Ale pewnego dnia, będąc w papierowym pałacu, spotyka się ponownie ze swoim najlepszym przyjacielem z dzieciństwa i idą ze sobą do łóżka. I co dalej? Czy powinna zostawić męża i zostać ze swoim byłym najlepszym przyjacielem, teraz kochankiem? Co powinna zrobić? Tutaj w tej książce jeszcze znalazłam taką karteczkę, która ma tytuł O czym warto podyskutować po lekturze papierowego pałacu. I jest to kartka, która prawdopodobnie jest przeznaczona dla klubów książki. I tutaj mamy różne tematy do dyskusji. Także jeżeli chcielibyście tę książkę wykorzystać właśnie w klubie książki, to mamy tutaj taką ściągę, na co zwracać uwagę podczas lektury. To jest bardzo popularne w książkach właśnie wydawanych w Stanach Zjednoczonych, a tutaj, jak widzę, ta właśnie powieść była wybrana do klubu książki prowadzonego przez Reese Witherspoon. Także stąd zapewne jest ta karteczka. Z tego, co wiem, nie jest to również płytka opowieść o zdradzie, tylko znajdziemy tutaj znacznie więcej treści. Kolejna książka, która również jest bardzo satysfakcjonująca z wyglądu. Zobaczcie, jaka jest piękna. Nie wiem, czy będzie widać te złocenia, ale tak trochę nią tutaj pomajtam, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. Jest to Tkanina z Baye, opowieść wysnuta. Napisana została przez Davida Musgrove'a i Michaela Lewisa. O czym to jest? Jest to opowieść o tkaninie, która opowiada o roku 1066, kiedy Anglia została podbita przez władcę normandzkiego, Wilhelma Zdobywcę. I ta tkanina ma długość 70 metrów. Ona przedstawia całą długą historię, jeszcze zanim doszło do bitwy, samą bitwę i później. Ta tkanina oczywiście została zbadana bardzo gruntownie. Wysnuto wiele opowieści na jej temat, wysnuto wiele historii. To tkanina bardzo cenna, przede wszystkim dlatego, że ilustruje życie ludzi w średniowieczu, czyli w tym XI wieku. Tam mamy sporo przedmiotów codziennego użytku na tej tkaninie. I teraz zobaczcie jeszcze, jak ta książka wygląda w środku. Tutaj mamy obszerne ilustracje pokazujące nam, w jaki sposób wyglądają poszczególne sceny, o których autorzy piszą. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja bardzo lubię ten okres z historii Anglii i na pewno będę ją niedługo czytała, bo ona po prostu do mnie woła i mnie wzywa. Książka, którą Wam teraz pokażę, to nie jest nowość na polskim rynku. To jest książka, która już wcześniej się u nas ukazała i ja nawet ją już czytałam. Jej autorką jest Toni Morrison, pierwsza czarnoskóra pisarka nagrodzona Nagrodą Nobla. To jest jej pierwsza powieść, wydana zdaje się w 1970 roku, Najbardziej niebieskie oko. Teraz ukazała się w wydawnictwie poznańskim w nowym tłumaczeniu Kai Gucio. I o czym jest to powieść? No jak to u Toni Morrison. Zazwyczaj interesują ją kwestie rasy i rasizmu. Ta książka opowiada o dziewczynce, która ma jedno wielkie marzenie, które nigdy się nie spełni. Pragnie mieć piękne, niebieskie oczy, tak jak inne dziewczynki, które spotyka, jak prawdziwe Amerykanki. Ona Amerykanką się nie czuje. Ona nie czuje się tak dobre jak one, a i one niejednokrotnie pokazują jej, gdzie jest jej miejsce. To książka o rasizmie, który nie przejawia się w żadnych takich dotkliwych, represyjnych formach. To jest rasizm, który przejawia się w drobnych, codziennych sprawach i w drobnych, codziennych uszczypliwościach. Toni Morrison, czytajcie. Wszystkie książki tej autorki naprawdę warto czytać, a ta naprawdę wygląda zacnie w tym nowym wydaniu i z tego, co wiem, będą kolejne książki Toni Morrison wydawane w tej serii i w podobnej szacie graficznej przez wydawnictwo poznańskie. Także jeżeli ktoś, podobnie jak ja, nie kupił sobie wszystkich powieści tej autorki wcześniej, to teraz będzie miał szansę, żeby to naprawić. Kolejna pani jest Wam bardzo dobrze znana. Na pewno
wszyscy czytali co najmniej jedną powieść tej autorki. Mowa o Agacie Christie, ale nie mam przed sobą tutaj książki, która jest kryminałem napisanym przez tą autorkę, lecz książką Marie Benedict, która opisuje zniknięcie pani Christie. Być może jesteście tego świadomi, że kiedy Agata Christie była kobietą w wieku takim średnim, zginęła na kilkanaście dni. W 1926 roku się to wydarzyło. Śledczy znajdują pusty samochód Agaty na skraju głębokiego stawu. Jedyne tropy to ślady opon i futro pozostawione w aucie. Nie wiadomo, gdzie jest pisarka, nie wiadomo, co się z nią dzieje. I ta Marie Benedict, autorka tej książki, próbuje wyjaśnić po latach tę zagadkę, ale też rzucić światło w ogóle na życie Agaty Christie w tamtym okresie. Także ja jestem bardzo zaintrygowana, do jakich wniosków doszła ta autorka, wyjaśniając zagadkę, która do tej pory nigdy nie zyskała żadnego wyjaśnienia, ponieważ sama Agata Christie powiedziała, że cierpiała wtedy na demencję i nic nie pamięta z tamtych dni. Książka bardziej dla dzieci, ale myślę, że nie jeden z nas chciałby mieć taką moc czynienia tego, co może czynić bohater tej książki, chłopiec, który zniknął świat. Harrison. Harrison z całych sił stara się być bardzo grzecznym chłopakiem. Stara się robić wszystko jak należy, ale jest bardzo porywczy, jest bardzo gwałtowny i czasami ta jego porywczość niestety przekłada się na kłopoty. Kiedy na urodziny dostaje balonik, który tak naprawdę jest czarną dziurą, postanawia zniknąć rzeczy, które mu nie pasują. No przede wszystkim najpierw znika swoje problemy, na przykład wszystko to, co go irytuje. Znika obrzydliwe brokuły, szkolne podręczniki itd. Ale to znikanie niestety posuwa do takiego momentu, kiedy balonik zaczyna mu przysparzać kolejnych kłopotów. Kiedy ja się zastanawiałam, co bym chciała zniknąć, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, że zniknęłabym pająki. I od razu pytam Was, co byście zniknęli, gdybyście mieli balonik, który znika rzeczy, które Was irytują. Następna postać, Knut Rasmussen i jego wielka podróż psim zaprzęgiem. Knut Rasmussen to Duńczyk, człowiek, który jest bardzo utytułowany. On dostał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Kopenhaskim oraz także na Uniwersytecie w Edynburgu. To podróżnik, odkrywca, który posługiwał się płynnie językiem grenlandzkim, ponieważ w połowie był Inuitą i on odbywał mnóstwo podróży po kole podbiegunowym, ale podróżował nie tylko po to, żeby odkrywać nowe tereny, ale także po to, żeby docierać do ludów tam mieszkających. Zaglądał podczas swoich podróży do malutkich osad, do malutkich wiosek, rozmawiał z ludźmi, zapisywał ich pieśni, robił notatki dotyczące ich kultury, tradycji, języka. Są tutaj nawet przedrukowane na przykład jakieś obrazki, są przedrukowane pieśni. To człowiek, który naprawdę dokonał wielkich odkryć, nie tylko geograficznych, odkryć dotyczących etnografii. Bardzo, bardzo do tej pory szanowany w Danii, a ta książka jest jedną z najbardziej popularnych właśnie w tym kraju. Książka chyba z najpiękniejszą okładką, jaką dzisiaj Wam pokażę, aczkolwiek rzeczywiście dzisiejsze zbiory obfitują w bardzo ładne okładki. Wyspa Kobiet, Loren Groff, to powieść wydana przez wydawnictwo Pauza, ale tak zupełnie różna od tego, do czego to wydawnictwo nas przyzwyczaiło. Pauza zazwyczaj wydaje książki współczesne, dotyczące problemów naszego świata. Tutaj mamy książkę, która jest feministyczną opowieścią osadzoną w XII wieku. I już Wam mówię, o co tutaj chodzi. 17-letnia Marie de France zostaje wysłana do klasztoru przez Eleonorę Akwitańską
i tam ma objąć stanowisko przeoryszy takiego z podupadłego klasztoru i ona staje na czele tych kobiet. Ona jest doskonałą przywódczynią. Ona ujmuje się za nimi i prowadzi je bardzo silną ręką, a jednocześnie mając ogromny autorytet wśród pozostałych kobiet. Także jestem tego naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. I poprzez tę piękną okładkę, i poprzez ten intrygujący opis, który opowiada nam o silnej kobiecie w XI wieku, kiedy silna kobieta była albo jakimś potworem, albo jakąś czarownicą, a na pewno nie mogła mieć żadnej władzy, no chyba, że akurat była królową. To sięgamy teraz po kolejną powieść. Fredrik Backman, szwedzki pisarz i Niespokojni ludzie. Na podstawie tej książki powstał serial na Netflixie, ale ja oczywiście, jak zawsze, go nie oglądałam. Ta książka mnie zaintrygowała tym, że mówią o niej na okładce i też tak o niej słyszałam, że jest pełna takiego tragikomizmu, że opowiada o ważnych sprawach w sposób dość lekki i bardzo intrygujący. I już Wam mówię, co tutaj w opisie się dzieje. Otóż osoba, nie wiemy mężczyzna czy kobieta, po nieudanym napadzie na bank próbuje się schronić w pustym mieszkaniu, mieszkaniu wystawionym na sprzedaż. Ale okazuje się, że mieszkanie absolutnie nie jest puste. Akurat znajduje się tam wiele osób. Jakaś milionerka, małżeństwo uzależnione od zakupów Ikei, pośredniczka nieruchomości i jeszcze jakieś inne osoby. I ta osoba, która próbowała dokonać napadu na bank, nagle uświadamia sobie, że do zarzutów można jej zaliczyć również wzięcie zakładników. I kiedy policja przybywa na miejsce, okazuje się, że mieszkanie jest puste. I nikt, absolutnie nikt, później nic nie chce opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w ciągu tego czasu, kiedy wszyscy się spotkali. No, powiem Wam, że świetnie to brzmi. Ja jestem bardzo zaintrygowana i liczę na to, że ta książka da mi trochę wytchnienia, da mi trochę humoru, że oderwie moją głowę od wszystkich tych myśli, które teraz mnie bombardują, podobnie zapewne jak i Was. Następny tytuł brzmi Na łasce brutali. Brzmi groźnie, ale nie jest to żaden horror ani kryminał, lecz książka o podtytule Kobiety w świecie medycyny. Napisała ją Olivia Campbell. O, teraz widać. I jest to książka o kobietach pacjentkach. Kobietach, które, jak zapewne już o tym słyszeliście nieraz, nie mogły się rozbierać przed lekarzami, którzy byli zawsze mężczyznami. Nawet porody odbierane były pod warstwą iluś tam różnych koców, żeby tylko lekarz nie zobaczył fragmentu, żadnego fragmentu ciała kobiety. W związku z tym kobiety masowo umierały. Lekarze bali się udzielać im pomocy, ponieważ musieliby je dotknąć. To jest także książka o trzech kobietach z epoki wiktoriańskiej, które postanowiły zostać lekarkami i nieść pomoc przedstawicielkom swojej płci. To, jak zostały one odbierane na uniwersytetach, to, jak traktowało je społeczeństwo, wszystko jest tutaj opisane w tej książce. Mam tutaj jeszcze najnowszą powieść Marka Krajewskiego. Zapewne słyszeliście już, że Marek Krajewski napisał powieść spoza serii. Nie jest to książka ani o Popielskim, ani o Moku. Jej tytuł to Demonomachia. Ma zupełnie taką inną formę okładki i opowiada o chłopaku Stefanie Zborskim, który nie może pogodzić się ze śmiercią swojego ojca i w związku z tym, mimo że za bardzo w to nie wierzy, postanawia wziąć udział w seansie spirytystycznym. I nieświadom mocy, w jaką podczas seansu wyposażyły go demony, Stefan rzuca klątwę na żydowskiego chłopca. Szlomek w najmniej spodziewanych momentach wije się jak wąż i wydaje z siebie wiercające w umysł kocie wrzaski. Oto początek śledztwa w sprawie demonicznej. Chyba ciekawe. Niezbyt grube,
Także warto zobaczyć, co też Krajewski tym razem nam zgotował. I ostatnia książka, która tutaj leży, to książka, która jest ciężka, muszę się przygotować na jej podniesienie. Firma, taki ma tytuł i opowiada o firmie braci Jabłkowskich od 1883 roku do roku 2021. Bracia Jabłkowscy mieli bardzo znany, bardzo elegancki, ekskluzywny dom towarowy w Warszawie. Ta książka jest bardzo bogato ilustrowana. Są tutaj zdjęcia i z samego domu towarowego, ale również z Warszawy w różnych przełomowych momentach. O, zobaczcie, tutaj mamy zrujnowaną Warszawę po wojnie. Ale mamy tutaj również, co mi się bardzo podoba, reklamy, które towarzyszyły firmie braci Jabłkowskich od samego początku. Mamy tutaj ceny artykułów, mamy wycinki z gazet, mamy wspomnienia różnych ludzi, ludzi na eksponowanych stanowiskach, ale też zwykłych osób, które zapisywały swoje wrażenia po wizycie w domu towarowym. A ta wizyta zawsze była dla każdego ogromnym przeżyciem. Nawet na samej okładce czytamy coś takiego. Wizyta u braci Jabłkowskich ma to do siebie, że kupując na przykład tylko sukienkę, fartuszek lub jakiś nawet drobiazg, widzi się po drodze wszystko, co do życia codziennego i życia wytwornego potrzebne. Co krok jakaś niespodzianka. Taka oto książka wydana przez wydawnictwo Ośrodek Karta. Wybrałam Wam te książki z pośród wielu innych nadesłanych i kupionych przeze mnie w ostatnich tygodniach. Wkrótce nakręcę jeszcze jeden film o nowościach książkowych, jeszcze jedną otwieranki, ponieważ nowych książek, jak to zwykle przed wiośniem, pojawia się w Polsce bardzo, bardzo dużo. W przyszłym tygodniu wybieram się również na targi poznańskie, gdzie będą targi książki i zapewne stamtąd przyniosę jeszcze co nieco, bo jak siebie znam, nie będę w stanie się powstrzymać przed kolejnymi książkowymi zakupami. Powiedzcie, co chcielibyście przeczytać, która książka Was zainteresowała, jak Wam się podobają okładki, no i pamiętajcie, co byście chcieli zniknąć, gdybyście mieli taką okazję. Żegnam się teraz z Wami i widzimy się już wkrótce. Pa, 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 pa.